O ja pierdzielę, a też nie pociągnę dalej. Jesteście nie gdzie indziej, a na kanale Wujka Czarka, bo Wujek Czarek ma swój kanał. To niemożliwe. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że zapominam wam mówić o subskrypcjach, które stanęły w miejscu. Powiedział mi Adaś, mój reżyser, operator, producent, scenarzysta. Ja jestem reżyserem kina akcji. Człowiek od wszystkiego, od najtrudniejszej rzeczy, że jak chcecie zasubskrybować kanał, to trzeba nacisnąć jeszcze dzwoneczek. No bo co z tego, że naciśniesz subskrybuj, jak nie ma dzwoneczka? Podobno to tak działa. Muszę to sprawdzić, bo ja subskrybuję trochę kanałów, aż tu nagle może się okazać, że nie dostaję powiadomień. Niedobrze, panie Bobrze. Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Jak wyszła jedynka, trzeba zrobić dwójkę. Tak jest z największymi hitami i tak jest z hitem ostatnich tygodni, bo podobały wam się żarty od was, które ja komentuję i mam dzisiaj całą masę takich żartów. Będę je, nie zrobię błędu, który zrobiłem parę tygodni temu, czyli ja ich nie znam. Ja będę na waszych oczach odkrywał geniusz waszego poczucia humoru i właśnie to zaczniemy, żeby nie przedłużać, bo mam nadzieję, że będzie coś konkretnego. Uwaga, zaczynamy już? Zaczynamy. Dobra, nie ma co. Dawaj. Ta-da-da, wujek się rozkręca, No, Dawid Markowicz. Facet słyszy odgłosy wystrzałów w szafie. Otwiera szafę, a tam marynarka wojenna. No. Kiedyś był taki żart, pamiętam, Laskowika. Facet dzwoni telefon do faceta, on odbiera. Jeszcze były budki telefoniczne, nie? Ale w każdym razie odbiera w domu i słychać takie Odłożył słuchawkę, żona mówi, kto dzwonił? Nie wiem, ktoś z automatu. Taki był żart. No, to jest z 5 punktów tak gdzieś. Jakoś tak mnie nie wiem, coś, ale słyszałem. Jasiek Janow. Przychodzi baba do lekarza z budką w dupie. No bo jest dy i kropeczki, to na pewno jest dupa. No, a nie z budką w dłoni na przykład. W dupie, powiedzmy tak. Przychodzi baba do lekarza z budką w dupie. Co pani jest? Dentysta kazał mi jeść drugą stroną. A z bułką? Kury na mol. Ja mówię, coś mi ten żart nie idzie z budką, z bułką w dupie. Co panie, z dentysta kazał mi iść drugą stroną. No, śmieszne. Tak. Ja spaliłem, czyli 7. Abigail. Co mówi mąż do Marii Skłodowskiej-Curie? Kochanie, z dnia na dzień promieniejesz coraz bardziej. Ja pierdykam. No, to dobre jest. To nie znałem. To nie znałem, przyznam ci się, Abigail. W takim razie 9. No 9. 10 sobie zostawimy, a nóż widelec. Wiesz, o co chodzi. Dobra. Dariusz Myśliński. Baba. Teraz będzie baba. Przychodzi baba do lekarza i mówi: jestem skonana. Na co odpowiada lekarz: a ja z Gwiezdnych Wojen. Sorry, ja się tak śmieję, ale ja mam... Wiecie, podobno tak się śmiali zawsze prostacy, nie? Na wsiach, tak. Bo nie mieli zębów. A ja mi to zostało, bo ja ze wsi jestem. To dobre, śmieszne. 8. Dobra? Anusz Widelec. Dobra. Adam K. Jak przyjmują komunię we Włoszech? Ciało Chrystusa. Odpowiedź. Kurde, nie mam tego, ty. Adaś mi wytłumaczył. Ciao. Rzeczywiście, ciao Chrystusa. Ciao Chrystusa. Ciao Chrystusa. 6. No dobra, przepraszam cię, jest znowu, ja palę żarty. Słuchajcie, ja muszę wcześniej jednak czytać. Coś ze mną jest nie tak. Kamena. Prowadzi morderca dziecko do lasu. O kurde, się zaczęło brać. Ojej, trochę się boję, ciemno tu. A morderca, a co ja mam powiedzieć, jak będę wracał sam? To znałem, no 6. Ex-Kejen. Przychodzi martwa baba do lekarza. O, to się dobrze zaczęło. Przychodzi martwa baba do lekarza, a lekarz do niej: co pani się tu rozkłada? A co mam gnić w poczekalni? No to jest taki żart na naszą służbę zdrowia. Co ja mam gnić w poczekalni? Dobre. No z 7. Martin Kopczyński. Przychodzi baba do lekarza okulisty. Lekarz mówi: jaką literę teraz pokazuje? A pan gdzie jest? No dobre. 8. Słońce, fura, namiot, rura. Fajne nazwisko. Przychodzi facet do lekarza. Panie doktorze, dupa mnie boli. A konkretnie?
No tam na wejściu, odpowiada nieco zawstydzony, pokazując palcem środek tyłka. Dopóki będzie pan to nazywał wejściem, boleć nie przestanie. No mocny żart, taki można powiedzieć. No taki fajny. 8. Dawid Zar. Ja się napiję espresso, bo nie wiem, czy wiecie, mam dzisiaj espresso w przestrzeni pozakadrowej. Jezus Maria, co ja zrobiłem? Najpierw wypiłem espresso, a dopiero wodę. Nie widzieliście tego, okej? Cały autorytet, bracie, poszedł. Pizdu. Gregor Konopka. Wchodzi piłkarz do fryzjera i mówi: gol. No. Przychodzi facet do księdza. O, to taki na czasie. Przychodzi facet do księdza i mówi: ojcze, cały dzień słyszę głos, który mówi mi, co mam robić. Czy jestem opętany? A ksiądz na to: nie, synu, jesteś żonaty. Piękne. No to pierwsza dziesiątka jest. To jest pierwsza dycha dzisiaj. Nie wiem dla kogo. To jest dobre, bo wreszcie jest mądry ksiądz w kawale. Słuchajcie, a tacy naprawdę są. Łukasz Banaś. Co robi dzik na zamku? Penetruje lochy. Kurde, mocne. Dobre, 7. Andrzej, nalewaj. Andrzej, już cię lubię. Andrzej, nalewaj. I teraz nie wiesz, co masz zrobić. Czy wystąpić, czy nalewać. Żart Andrzeja. Dzień dobry. Chciałbym kupić okulary. Jakie? Do widzenia. Ja pierdzielę, nie znałem. Dobra ósemka. Patrzcie, Bernard Dukat. Takie bogate nazwisko. Uczniowie pytają Jezusa: Panie, ile dziennie ryb łowisz? Apostołowie. Gra słów, tylko język polski ma coś takiego zajebistego. Ósemka mocna, no. I takim moim ulubionym żartem o Jezusie to było to, jak kamienowano jawno grzesznicę kamieniami i on tych ludzi, Żydów, zatrzymał, żeby nie kamienowali i mówi: kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Taka cisza. I nagle taki kamień jep w głowę i tam upadła, zabita. Jezus tak westchnął, odwraca się do tłumu i mówi tak: mamo, prosiłem cię, żebyś się nie wtrącała. Także Ada się śmieje. Martin Kopczyński. Przychodzi baba do lekarza i mówi: panie doktorze, nikt nie traktuje mnie poważnie. Żartuje pani. Dobra ósemka, dobra. Panie doktorze, są moje wyniki, umieram z ciekawości. No niestety nie tylko z ciekawości. Kurczę, jakie to głupie. 10, 2, no nie tylko z ciekawości. Ja pierdygam. Kacper Korzeniowski. Jeżeli będzie kolejny odcinek, to mam świetny żart. Ale ty masz silną psychikę. Zajebiście silną. No dobra. Co mają wspólnego ze sobą pokoik dziecięcy i Bolesław Chrobry? W obu przypadkach dziecko mieszka. Dobre, no taka ósemka z plusem. Dziewiątka. To trzeba znać historię, widzisz, bo jak ktoś nie zna, to zrobi tak. I tyle będzie z żartu. Aleksander. Wchodzi policjant do biblioteki, a zdziwiona bibliotekarka pyta: co, deszcz pada? No to ja o policjantach to uwielbiam taki żart, jak facet stał, taki z parasolką, ładny kapelusz, przed sklepem zoologicznym, akwarium było za szybą i ten pan robił tak palcem, tak, po tym akwarium. I za tym palcem wszystkie ryby pływały. I dwóch policjantów było na służbie, tak sobie idą. No, co pan robi tutaj, obywatelu? On mówi: no właśnie jestem profesorem tej akademii i sprawdzam, wie pan, taką zależność, niech panowie popatrzą, że inteligencja wyższa potrafi zmusić inteligencję niższą do tego, co sam robi. Proszę spojrzeć, jak ryby idą za palcem. On: kurde, świetne, rzeczywiście. No i pan profesor wraca potem z pracy, no i widzi tych dwóch
policjantów przed tym samym akwarium, którzy robią tak. Także policjantom się zawsze dostaje. Co, deszcz pada? To dobre, 9. Adam K. Co jedzą Hiszpanie w tłusty czwartek? Por faworki. Znowu żart słowny. Myślisz, że jestem taki tutaj por favor. Por faworki. Dobre, no 8. Ale dużo ósemek. Jestem zbyt rozrzutny. Por faworki. Darka, dziewczyna. Mężczyzna podchodzi do kobiety. Jak masz na imię? Joanna. A ty? Joandrzej. Też jestem ze wsi. No. Dziękuję ci, Darka. Masz 10. Idzie niedźwiedź quasi. Idzie niedźwiedź przez las. Patrzy, a pod drzewem siedzi jeż i wcina jabłko. Co jesz? Pyta. Co niedźwiedź? Odpowiada jeż. Niedźwiedź zdenerwował się, ale postanowił spróbować jeszcze raz. Grzecznie pyta. Co jesz, jeżyku? Co niedźwiedź, misiu? Tej drugiej części nie znałem, to dobre. No 10. 10, wiesz dlaczego? Bo drugiej części tylko znałem to, co jesz, co znając? Dobre, fajna gra słów. To jest taki aktorski żart. Kupuję go. Hunter. Co mówi obcy, wchodząc pod górę? No, stromo. Obcy, 8 pasażer, no stromo. Dobre, 9. Robot 714. Baba znowu będzie. Przychodzi baba do lekarza z wielorybem w dupie i mówi, muszę to dokładnie czytać, przy okazji, że nie z wielorybem, tylko z czymś innym. W dupie i mówi, mam dość tego walenia. To głupie. Ponieważ dobre to 7, a ponieważ głupie to 6. Dobra, 7, no. Głupie strasznie, ale no, głupie jest śmieszne. Żeby tak w życiu było, nie? Że co głupie to jest śmieszne, a niestety co głupie to jest irytujące, a to jest śmieszne. Daniel Herej. Przychodzi baba do lekarza i mówi, panie doktorze, pies mnie pogryzł. I co, był wściekły? No. Zadowolony to on nie był. Znałem. 6. Dobrze, Danielku, 6. Emil Łaskawski. Już zdążyłem przeczytać. Śmieszne. Ile kaw dziennie pije pielęgniarka? Z trzy kawki. Dobre, 7. Przychodzi baba do lekarza z pługiem na plecach. Lekarz na to. O, żeż ty. No to zrozumiałem. Dobra, 7. Daniel Herej. Tuż byłeś, Daniel. Wchodzi chłop do autobusu i pyta kierowcy. Panie, jaki to jest autobus? On mówi, czerwony. A dokąd? Do połowy, dalej są szyby. Monika, SS. SS nie, dolary. Jezu, się przestraszyłem. Dolar. Monika. Wchodzi kogut do łazienki, a tam zakręcone kurki. Dobre, kurde. Dyszka. No, trzecia dyszka. Dlaczego Kinet 18? Dlaczego gwardziści w Watykanie nie mogą grać w bilard? Bo papa mobile. Tak, to znałem. Także znałem 6. Marek Zazulak. Przychodzi baba do lekarza z okularami na brzuchu. Lekarz się pyta, co się pani stało? Mam ślepą kiszkę. O kurde. Dobra, 7. Mam ślepą kiszkę, no tak. Tagis. Przychodzi baba do lekarza i mówi, panie doktorze, boli mnie ręka w 4 miejscach. To proszę nie chodzić w te miejsca. Dobre. Dycha. O Boże, u lekarza Paweł Bazylewicz. Panie Andrzeju, musi się pan przestać masturbować. Ale dlaczego? Bo chciałbym z panem porozmawiać. Jeja. Dobre, to 9 taka mocna. Maciej Cyrek. Przychodzi baba z dzieckiem do lekarza. Czy dziecko przechodziło Odrę? Pyta lekarz. Panie, gdzie tam? My za Boga. Tu mój kolega, słuchajcie, zapytał kolegę, byliśmy w wojsku i tego, no wiecie jak to w wojsku, wszyscy po studiach, nie? Także każdy wie czym kaczka wodę pije. I był jeden kolega z Zamościa. Taki, czy spłacz Zamościa nawet. Nie wiem, że miał coś do Zamościa, to jest piękne miasto, kocham to miasto. Ale tam był z tamtych rejonów. No i tam rozmawiamy o różnych tam, jak to jest w Polsce, co się tam gdzieś dzieje, nie? I kolega go pyta, mówi, a wy tam u siebie palicie trawkę? A on mówi, no co ty, u nas już wszystko skoszone. Panie, zjemy za Boga. Nie, to tak, Marek, Maciej Cyrek, to, no to jest 9, to mocne 9, ja uwielbiam takie żarty. Toti, przychodzi Jezus z pretensjami do prefekta. Kim ty w ogóle jesteś, żeby mnie sądzić? Piłatem,
Z Kałaibów? Dziesiątka. Nie znałem. Nie znałem. O ja pierdzielę. A też nie pociągnę dalej. Dobre. Popłakałem się. No to stary, 10 plus. Kto to mi przysłał? Kochany. Toti. Jezusie. Jakub Jarzyński. Co mówi Rosjanka, kiedy chce ją urządzić pszczoła? Nie, pani Maju. 8. Ja jestem nakręcony piłatem, więc z Kałaibów. Więc będziemy teraz wszystko śmierzyć. Facet dzwoni ze swojego pokoju w hotelu do recepcjonisty. 2T, to room 2. Pam, param, pam, pam. 2T, to room 2. Pam, param, pam, pam. No dobra, może być 7. No dobra. Pośmiałem się. Końcówka była mocna, powiem wam. Oglądaj odcinek do końca. No, 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 no. Kim jesteś, żeby mnie sądzić? Biorę to, kupuję. Piłatem. Z Kałaibów? O, mamuniu. Dobre, słuchajcie, żegnamy się, widzimy się za tydzień. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. Przysyłajcie dalej żarty, błagam was. Mogą być różne, mogą być też głupie. Im głupsze, tym czasami lepsze, ale ten, ale no już, ja, dobra, przysyłajcie co chcecie, byle byśmy się pośmiali razem. Całuję was mocno. Subskrybujcie, naciskajcie dzwoneczek i mówcie znajomym, co wam zależy. Pa!